Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na pomarszowej konferencji prasowej. Za nami 29. kolejka trzeciej grupy Lubelsko-Podkarpackiej. Zakończone spotkanie omianą wyznaczona Karpaty-Krosno. Po bramkach Mrożka Pawła oraz wyrównującej dla gospodarzy Daniela Radawca spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1. Witam serdecznie trenera drużyny gości pana Tomasza Wacka, tradycyjnie pana trenera Piotra Brzezińskiego. Witam pana Piotra, redaktora Piotra Bestana z Super Nowości. Witam kolegów dziennikarzy z Nowin, pana Wojtka Mozgaja oraz pana Łukasza Pado. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych gości. Nie będę bardzo przeszkadzał. Panie Tomaszu, proszę bardzo o konieczną wypowiedź. Graliśmy dzisiaj trudny mecz z przeciwnikiem, który jest dużo wyżej w tabeli niż my, z drużyną doświadczoną. To było widać na boisku, gdzie w niektórych momentach drużyna Nowej Sarzyny potrafiła zatrzymać piłkę, potrafiła podaniami rozmontować naszą obronę i stworzyła sobie kilka sytuacji. Powiem tak, że my szkoda, że nie skorzystaliśmy z tego prezentu, który bramkarz popełnił błąd w pierwszej połowie. Prowadziliśmy 1-0, brakło mojej drużynie takiego doświadczenia, takiego utrzymania się dłuższego przy piłce i zadania jakiegoś ciosu, wyprowadzenia jakiejś kontry. Tego brakuje w przeciągu całego sezonu, takiego po strzeleniu bramki, takiego utrzymania się przy piłce i przyjęcia takiej troszeczkę gdzieś tam inicjatywy, żeby nie pozwolić przeciwnikowi na grę. Dzisiaj w takim upale, jak graliśmy, to było takim ważnym, kluczowym, można powiedzieć, że kluczem to było właśnie utrzymanie przy piłce. Nie udało nam się za 10 minut bodajże, nie wiem jak to było czasowo, straciliśmy bramkę po pięknym uderzeniu Radawca. Błąd w ustawieniu, aczkolwiek no, bramka pięknej urody, strzał, bramkarz nasz był bez szans. Mam pretensje do drużyny troszkę o stałe fragmenty gry, gdzie pozwalaliśmy czasami oddawać przeciwnikowi strzały na bramkę, gdzie graliśmy indywidualnie, aczkolwiek zawodnicy Nowej Sarzyny dochodzili do strzałów, tak z takiego stałego fragmentu gry była poprzeczka i z takiego fragmentu gry były jeszcze dwie czy trzy sytuacje, gdzie zagrozili nasze bramce. Szkoda, że tą sytuację, którą mieliśmy zaraz po strzeleniu bramki po 1-0, gdzie Paweł Sedlaczek wszedł, dał strzał na bramkę, piłka odbiła się od słupka. Szkoda, że tam nie znalazł się w odpowiednim miejscu Robert Brown, gdzie mógł tylko dopełnić formalności, został zablokowany. Także mecz ogólnie myślę, że był wyrównany meczem. Tam Nowa Sarzyna może więcej sytuacji stworzyła, aczkolwiek myśmy też próbowali strzały na bramkę, stałe fragmenty gry. Tylko nie było nie wiadomo jakiego zagrożenia. Jeżeli się nie da wygrać, trzeba zremisować. Myślę, że ten punkt w jakimś stopniu pomoże nam w utrzymaniu. Nie wiadomo do końca, ile drużyn spada. Jeżeli się, to co mówiłem, już nie wygrywa, trzeba zremisować. Punkt dla nas z silną drużyną wydaje mi się, że jest cenny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie pierwsze. Ja powiem tak, zacznę tak, że kiedyś to obiecałem, że będziemy grać do końca, do ostatniego meczu, bez względu na to, czy będziemy zajmować bezpieczne miejsce w tabeli. I to było widać dzisiaj na boisku. No, chłopcy zostawili multum zdrowia, warunki naprawdę były arktyczne, ponad 30 stopni. Mówię, no, ciężko było siedzieć, a nie mówię o bieganiu. Ja powiem tak, ironicznie troszkę z gry jestem zadowolony, bo powiem, że graliśmy wyjrzałem w futbol, stworzyliśmy naprawdę kilka znakomitych sytuacji, których nie wykorzystaliśmy, no i dlatego się skończyło remisem. No a bramka, no to ja 30 lat pracuję w tym zawodzie i takie bramki nie widziałem od trakterze, zaczynając, kończąc na seniorach. Powiem szczerze, że mnie zamurowało skrętu, chyba kiszek dostałem przez 15 minut, nie mogłem powiedzieć słowa, no bo po prostu mnie zamurowało. Dobrze, że odczuwaliśmy się, potem wyrównaliśmy bardzo kapitalnym strzałem Radawca. No później też nam brakło trochę skuteczności, może trochę szczęścia, bo te sytuacje, co mieliśmy do przerwy, tam szczególnie Juda, Bednarz po przerwie, to co idealnie dośrodkował chyba Chorajecki, Bednarz też na piątym meczu nie trafił piłką w głowę, no troszkę w końcu się też obawiałem powtórki z rozrywki, czyli powtórki z tych meczów ostatnich, gdzie w doliczonych czasach, w doliczonym czasie gry traciliśmy punkty z Tomasowią,
w miejscu, w tych końcówkach i po prostu też nie groźni sytuacji powstałych. Po rzutach wolnych nie groźni, traciliśmy bramki. A dzisiaj udało się tego uniknąć, mówię, no powiem szczerze, że pole manewru, tak, całą rundę, jest trochę nudny, jest ograniczone. No dzisiaj brakowało też mi dwóch podstawowych zawodników, Micka i Oślizły, którzy nie grali z powodu, oni grają w reprezentacji Uniwersytetu chyba w Mistrzostwach Polski, tam doszli do półfinału, gdzie dzisiaj mieli gdzieś tam półfinał grają. No po prostu tak się złożyło, że nie mogę z nimi korzystać. Obiecuję, że w ostatnim meczu też zagramy bardzo ambitnie, od 90 minuty. No tak, każdy mecz będziemy musieli to wygrać. Mówię, troszkę mamy więcej czasu na odpoczynek, bo jest 8 dni do odpoczynku do ostatniej kolejki. Myślę, że wszyscy tutaj dojdą do zdrowia i w ostatnim meczu powalczymy o komplet punktów. Ja tu w tym ostatniej konferencji chciałbym podziękować za cały sezon tutaj zawodnikom, działaczom, kibicom, którzy byli z nami w dobrych i złych. No myślę, że nie zawiedliśmy ich i mówię, każdy sezon powtórzyć wynik jest trudno. No, i o ile można przed ostatnią kolejką podsumowywać, to uważam, że jestem bardzo zadowolony z postawy zespołu. Dziękuję bardzo panowie dziennikarze. Jakieś pytania do pana trenera? Przez pół godziny była ta gra, chyba to wynikało z tego upału, z tego, że czyli to mieliście mecz, bo pół godziny tak na tempo by tak siadło, że chyba do końca się nie obudzili zawodnicy, zgadza się? Ja pan zależy, jak to patrzę, no graliśmy we wtorek też w takich arktycznych warunkach, tym samym składem w meczu z siarką, też zostawiliśmy dużo zdrowia. Wiadomo, że każdy zawodnik tam regeneruje się, te siły różnie, wiadomo, że korzystamy z wszystkich możliwych, dostępnych tam domowych sposobów. Ale trzeba też uwzględnić, że każdy z tych zawodników pracuje. No, nie ma tu zawodnika, który by po prostu położył nogi do góry i odpoczął, no bo większość pracuje normalnie, chyba poza jednym Damianem. No mówię, no to też nie sprzyja regeneracji. Ja uważam, że w tych warunkach graliśmy bardzo dojrzale. Szanowaliśmy piłkę, graliśmy dokładne podanie i mówię, każda strata tutaj z naszej strony czy ze strony przeciwnika mogła być wykorzystana i odrobienie tu czy jakieś kieszenie w tych arktycznych warunkach, jakiś szaleńczy szturm, szybki atak, to nie wchodzi w grę, bo to nie takie zespoły byłyby bez tą pogodą sobie nie poradzili. Ale generalnie uważam, że mecz ciekawy był, bo było z drugiej sytuacji z jednej, z drugiej strony, skończyło się remisem dzięki naszej nieskuteczności, uważam, no i temu prezentowi. Chciałbym każdy mecz wygrywać, no dzisiaj się nie udało, no bo mówię, ta skuteczność pozostawiła troszkę do życzenia. Dziękuję. Mamy jakieś pytania jeszcze? To z tego dziękuję. Państwu serdecznie. Do widzenia. Dziękuję. Udanego weekendu. Ładnie od sportu. Jak słyszę, to świadectwo.